I tak samo nie wyobrażam sobie, żebym miał kiedykolwiek zamknąć kościół przed wiernymi. Nie, no nie taka jest wola proboszcza, uważam. Wszystko jest sfeminizowane w tej chwili, nawet kobiety na ołtarzu, kobiety szafarki rozdające komunię świętą, więc gdzieś jesteśmy chyba albo u progu jakiegoś kryzysu największego, no albo na szczycie tego kryzysu. Jest, też u nas jeszcze aż tak bardzo tego nie widać, tak jeszcze, tak? No są ministrantki, czyli ja tego zjawiska absolutnie nie akceptuję. Jestem bardzo wdzięczny mojemu poprzednikowi w parafii, tak, że nie zgodził się na to i tego nie wprowadził, bo miałbym wtedy tam no, ciężkie, trudne zadanie, prawda, żeby to odkręcić. Ale na przykład no, nie ma szafarek u nas jeszcze, prawda, no, czegoś takiego nie ma. Ale w Stanach, jak byłem swego czasu w południowej Kalifornii, u moich wychowanków zresztą, absolwentów liceum katolickiego, którzy tam sobie się ustawili bardzo dobrze, życiowo. Mają dwie córki, obydwie córki chodziły wtedy do szkoły katolickiej. No i mnie zaprosili na mszę świętą szkolną. Bo w niedzielę to ja już byłem na mszy tradycyjnej, tam też taka się znalazła w niedaleko. Ale wtedy to była w co dzień jakaś msza szkolna z jakiejś okazji. No to... No zgroza po mojemu, tak? No właściwie nikt nie przyklękał, nie, w ogóle tam, no, no. I teraz tak, jest komunia święta, tak? I teraz wychodzą właśnie szafarze i szafarki. Blue jeans, t-shirts, tak? Takie stroje, tak? No i tak sobie tam rozkładają. Cyboria, kielichy, bo pod dwiema postaciami oczywiście, tak nie? I tam, i tak jakby sobie chcieli na, po prostu na wiwat coś tam znieść, toast taki. Świetna zabawa. Cieszą się tam, tak, w tych takich luzactwo, w tych prawda, jakichś tam takich cywilnych gaciach, za przeproszeniem, tak? I w tym wszystkim. I oni tam komunikują. No, ksiądz, który odprawiał, też komunikował, więc ja miałem to szczęście. Podszedłem do księdza. No i uklęknąłem. Ksiądz po prostu za nie mówił. Stanął jak wryty po prostu. Chwilę to trwało, zanim w ogóle ogarnął, co jest grane, o co chodzi tutaj, tak? Zobaczył mnie na kolanach, no ale podał mi Pana Jezusa, tak? Ale to był szok po prostu, tak? Bo wszyscy, od najstarszych do najmłodszych, na rękę, tak? Na stojąco podchodzili na rękę, brali tam te szafarki, prawda, tam w tych sobie tam koszulkach, w tym tam, prawda, tak podali. To tak jak po prostu taka zupełna nonszalancja. I takie luzactwo, nikt mi nie powie, że to prowadzi do większego zawierzenia Chrystusowi. No nie, oni tam przychodzą z taką jakąś, no może nieświadomością, nie chcę krzywdzić nikogo, tak? Ale coś tam w podświadomości się takiego czai, że przychodzą tak sobie jak po jakiś reglamentowany towar, który się należy każdemu, tak? Wyciąga rękę, tak, się należy. No to nie tak jest. Bóg mój i moje wszystko, tak? Tu jest. Ja przychodzę do mojego Boga, który stanowi wszystko dla mnie. Przed Bogiem w naturalnym odruchu padam na kolana, tak? I przyjmuję godnie do ust. A nie na jakąś na rękę i na poniewierkę. Co jest, to jest przebudowa mentalności i to w bardzo złym kierunku poszło. Teraz trzeba tę mentalność po prostu naprawić, odbudować. Dlaczego na to pozwala Kościół właśnie? Dlaczego zamyka Kościoły, czy zamykał i te ograniczenia? Tak? Nie wiem, mnie Pan Bóg ustrzegł, tak? Bo ja od... Mój biskup mnie wysłał na przedwczesną emeryturę, tak? Czyli już nie funkcjonuje jako proboszcz w mojej parafii. Mówię moja parafia, tak będę mówił do końca życia, bo to jest moja rodzinna parafia zresztą, ukochana, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Ale tak widzę to po prostu. To nie czyjakolwiek ludzka zasługa, że tak się stało, ale opatrzność Boża wiedziała, co robi. Pan Bóg wiedział, co robi, tak? Ja mam ten komfort, że nie muszę teraz przeżywać tego wszystkiego, bo ja nie wyobrażam sobie i na pewno bym się nie zgodził. Ani sam bym nie komunikował na rękę, ani nie pozwoliłbym żadnemu z moich wikariuszy tego robić. No nie, po prostu nie. Bo dla mnie to jest obraza boska. Już wiadomo, że jakieś partykuły zostają, że to się poniewiera potem i tak dalej. Tak nie. Więc ja bym nie komunikował na rękę, tylko do ust i na kolanach, oczywiście z wyjątkiem osób, które nie mogą klęknąć, to jest jasne.
I tak samo nie wyobrażam sobie, żebym miał kiedykolwiek zamknąć kościół przed wiernymi. Nie, no nie taka jest rola proboszcza, uważam. Przeciwnie, proboszcz powinien otwierać drzwi kościoła i zapraszać, a nie zamykać, tak? Zresztą, gdzie byłem w poprzednich parafiach, gdzie kościół był zamykany na przykład, no z wyjątkiem miasteczka krajeńskiego, bo tam na takim wzgórzu wśród drzew jest, no tam trzeba było zamykać, ale na przykład w Strzałkowie, na przykład jak byłem proboszczem, no to ja kościół otworzyłem właśnie, tak? Otworzyłem, był zamknięty w ciągu dnia, otworzyłem, żeby każdy mógł wejść i się pomodlić. I nie wyobrażam sobie, żebym ja miał z powodu jakiegoś obezwładniającego strachu sztucznie, prawda, nakręcanego, zamykać kościół. Absolutnie nie. Więc to opatrzność Boża mnie uchroniła przed takimi sytuacjami. No, jakby wtedy biskup mnie nie przeniósł na tę wcześniejszą emeryturę, to pewnie z powodu postępowania takiego właśnie bym i tak wyleciał z wielkim hukiem, tak? Z parafii. No więc no to mów samą wolę. Tak. Chociaż wielu księży, no i w ogóle świeccy dzisiaj mówią, ale posłuszeństwo biskupowi jest najważniejsze, bo inaczej jest schizma. Nie. Nie jest najważniejsze posłuszeństwo ani biskupowi, ani nikomu w ogóle, nawet papieżowi. Jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest posłuszeństwo Panu Bogu. I jest to wyraźnie powiedziane, że jeżeli przełożony namawiałby kapłana do grzechu, to ma nie tylko prawo, ale ma wręcz obowiązek odmówić. A z mojego punktu widzenia, tak, bo ja nie mówię, że każdy tak to postrzega, ale ja to wiem na przykład, że pozostają partykuły, że dochodzi, nie mówię, że do zamierzonej, ale choćby niezamierzonej, ale ipso facto dochodzi do profanacji, tak? No bo te partykuły gdzieś tam potem są na posadzce, deptany Pan Jezus przez ludzi jest, tak? No ja, mając tę świadomość, gdybym mam takie polecenie, gdybym komunikował na rękę, to bym się dopuszczał grzechu śmiertelnego i na to nie mogę pozwolić, prawda? Więc odmówiłbym wykonania takiego polecenia osobiście. Nawet pod pretekstem dbałości o higienę, o zdrowie? Nie, żaden pretekst tu nie, ale zresztą to jest jasne, że to w ogóle to absolutnie nie jest higieniczne, wręcz przeciwnie, tak? Ta komunianeka. Ale nawet gdyby było, tak? No to nie, no co jest ważniejsze w końcu? Pan Bóg jest ważniejszy? Chrystus i Jego najświętsza ofiara? Czy to popularnie mówiąc takie, nie cierpię, zdrówko, tak? To jest Bożek współczesny. Ludzie sobie życzą z okazji rozmaitych świąt zdrówka, tak? Zdrówka przede wszystkim. I zaraz dodają, tak, bo zdrowie jest najważniejsze. Głupota, bzdura. Jest ważne, ale absolutnie nie najważniejsze. Nie. Bo lepiej, bo co ci przyjdzie ze zdrowia, jeżeli zdrowym powędrujesz prosto do piekła? To może lepsza jest choroba dla ciebie właśnie, tak? Nawet taka nieuleczalna, związana z wielkim cierpieniem, tak? Bo ona oczyszcza. Nam trudno to zrozumieć. Znaczy, nam wszystkim, z wyjątkiem może wybitnych świętych, mistyków i tak dalej, ale nam to trudno, mnie też to trudno tak czuć to, prawda? Ale wiem, że tak jest, że czyściec, który Pan Bóg nam zafunduje na ziemi, jest o wiele korzystniejszym dla nas niż czyściec po tamtej stronie. Tak? Tu możemy szybciej, łatwiej, lżej odpokutować za swoje grzechy niż po śmierci. Więc to jest wielka łaska. Jeżeli Pan Bóg daje, człowiek dopuszcza, niekoniecznie daje, ale dopuszcza po prostu jakieś wielkie cierpienie, nieszczęście, coś, z czym człowiek sobie musi poradzić, to jest wielka szansa i wielka łaska. Wielka łaska ze strony niebios, tak? My tego często nie rozumiemy, ale to tak jest. Tylko żebyśmy chcieli wówczas nasze trudy, cierpienia, porażki, cokolwiek spada, czego nie chcieliśmy, tak? Za to podziękować Panu Bogu, wierząc, że to dla naszego dobra i twórczo to ofiarowywać Ojcu, razem łącząc się z ofiarą najświętszą naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest po prostu tajemnica powodzenia, tajemnica sukcesu, tak? Żeby nasze życie było, zakończyło się sukcesem, czyli emigracją w pionie, tak mówiąc obrazowo, do nieba, tak? O to chodzi. Przecież taki jest sens naszego życia.
Gdyby nie zbawienie, gdyby nie perspektywa nieba, no, nasze życie nie miałoby żadnego sensu. Jaką poradę dałby ksiądz młodym kapłanom, żeby właśnie emigrowali do nieba i ciągnęli jeszcze za sobą te swoje owce? No trzeba sobie ciągle na okrągło uświadamiać i innym uświadamiać też, ale sobie uświadomiwszy na początku. Wpierw sobie, a potem innym uświadamiać, że sensem naszego życia nie jest zabawienie, tylko zbawienie. To jest różnica, tak? Owszem, korzystaj człowieku z życia, tak? Że ja ci nie odmawiam chwil przyjemnych, tak? Spędzonych w jakimś miłym towarzystwie, tak? Nie odmawiam tobie gdzieś tam pójścia do restauracji, delektowania się potrawą, czy tam lampką wina, czy coś takiego, prawda? Czy słuchaniem pięknej muzyki, napawaniem się widokami pięknymi. To wszystko są dary Boże przecież, tak? Dary niebios. Owszem, korzystaj z tego, ciesz się, ale miej tę świadomość, że to wszystko ma dokładnie taką wartość, na tyle jest cenne, na ile służy twojemu zbawieniu. To jest tylko szansa, etap pewien na drodze do nieba, a nie cel sam w sobie. Tu nie budujesz niczego trwałego. Tu jesteś tylko gościem, tak? Wędrujesz do nieba. I tu jesteś nie tylko pielgrzymem, ale jesteś też i przede wszystkim wojownikiem. Kościół to jest kościół walczący, ecclesia militans, tak? Ty masz walczyć z własnymi słabościami, z grzechem, ale też i walczyć z bluźnierstwem, z profanacją, z nieobyczajnością, która ciebie otacza. Ty masz podejmować walkę. Nie przeciwko komukolwiek, ale o każdego, kto staje na twojej drodze życia. I niejednokrotnie jest tak, że w trosce o człowieka, walcząc o niego, trzeba stoczyć bój z nim samym. No bo on idzie prostą drogą ku przepaści. To jest głupota i fałszywe miłosierdzie, jak ktoś mówi tak, a tak, a nie zadrażniać, no, miłosiernie, tak, okazać miłosiernie, a idź sobie do piekła, jak ci tak dobrze, prawda? Nie, to nie jest miłosierdzie. To jest głupota i diabelstwo czystej wody. Nie, nie tak. Pan Jezus, chyba nie wątpimy, że Pan Jezus jest miłosierny nieskończenie, tak? A co Pan Jezus, kierując się miłosierdziem, zrobił w świątyni, jak zobaczył takich niepotrafiących się zachować w domu Bożym? Sporządził bicz z postronków i tym biczem okładając, wypędzał ze świątyni. No gdyby dzisiaj proboszcz w taki sposób postąpił, a powinien naśladować jak najmierniej Pana Jezusa, co by to się działo, zwłaszcza w lewackich mediach, prawda? Ja sobie to wyobrażam.